Każdy, kto interesuje się sportem, niezależnie od gry komputerowej, słyszał chociaż raz w życiu słowo Faker. Oh, look at the class, look at the moves! Faker, what was that? Może nie znając do końca genezy, ale Faker jest tak znanym pseudonimem, że przeszedł wręcz do dyskursu publicznego, stając się określeniem kogoś, kto jest bardzo dobry w daną grę komputerową. Dzisiaj omówimy sobie historię najlepszego gracza w historii League of Legends. Fakera. Zapraszam. Lee Sang-hyuk, czyli Faker, urodził się 7 maja 1996 roku w Seulu w Korei Południowej i nie dorastał on w typowej rodzinie koreańskiej. Faker wychowywał się bez mamy. Jego jedynym opiekunem był jego tata, Lee Kyung-hoon. Uważał on, że jego syna czeka świetlana przyszłość w grach komputerowych, a co za tym idzie, Faker nie miał problemu od małego, żeby spędzać długie godziny przy komputerze. Początkowo Koreańczyk zaczął grać w grę MOBA o nazwie Chaos. I to była gra, przy której spędzał naprawdę wiele godzin, lecz po jakimś czasie w trakcie surfowania po internecie w 2011 roku natrafił on na League of Legends. Faker, tak jak i większość nastolatków w tamtym okresie czasowym, szybko się wkręcił i zaczął grać wręcz nałogowo w LoLa. Długo nie zajęło, żeby profesjonalne drużyny zaczęły się nim interesować, ale najprawdopodobniej nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie fakt, że Faker grał tylko i wyłącznie normale w LoLa, czyli gry normalne. Zaczął grać rankedy, dlatego że miał takie MMR na normalach, że szukało mu gier bardzo długo, więc nie było to dla niego opłacalne. I właśnie wtedy, kiedy zaczął grać rankedy, to drużyny zaczęły go zauważać. Jednak pojawił się pewien problem. Faker był nadal bardzo młody, gdyż nadal chodził do liceum. Stanął on więc przed decyzją, czy dalej chodzić do liceum jednocześnie grając w LoLa, czy odpuścić sobie granie w LoLa i skupić się może na liceum. Faker podjął tą trzecią, najbardziej ryzykowną opcję. Przestał uczęszczać do liceum tylko po to, żeby skupić się na profesjonalnym graniu w League of Legends. Gdyby to nie wyszło, nie wiadomo było, gdzie dzisiaj byłby nasz dzisiejszy bohater. Faker dołączył do SK Telecom T1, a właściwie to do ich drugiego składu, jednocześnie od razu jeżdżąc na ważne turnieje w kraju. I trzeba przyznać, że Faker, jak i jego drużyna, od razu zaczęła grać bardzo dobrze. I tak jak oczywiście sukcesy drużynowe są ważne, tak sam Faker zaczął być znany głównie przez swój indywidualny talent. Grając na swoich przeciwników, Faker ich dominował i pokazywał, że jest po prostu lepszy indywidualnie. I chciałbym zaznaczyć, ten mecz na CJ Blaze, który właśnie widzicie na ekranie, był pierwszym profesjonalnym meczem Fakera. Grał on, tak jak powiedziałem przed chwilą, na drużynę CJ Blaze, która była absolutnie naładowana talentem. W porównaniu do SKT to oni byli bogami, których Faker chciał doścignąć. Na górnej alejce w CJ grał Flame. Gracz tak dobry, że od jego nazwy wymyślono specjalne powiedzenie Flame Horizon. Jest to wtedy, kiedy masz ponad 100 milionów przewagi nad swoim przeciwnikiem. Na dolnej alejce byli Captain Jack i Last Boy, dolna alejka, która jeśli miała dobrą fazę liniową, bardzo często w walkach drużynowych wygrywała dla swojej drużyny mecze. Na środku natomiast grał Ambition. Gracz, którego pewnie kojarzycie, bo wygrał Mistrzostwa Świata grając do dżungli, ale wtedy jeszcze grał na środkowej alejce. I nie tylko grał, był uważany za świetnego midlanera, jednego z najlepszych na świecie. Dla Fakera zmierzyć się z taką drużyną w swoim pierwszym meczu musiało być ogromnym wyzwaniem. A nasz dzisiejszy bohater nie dość, że na nich zagrał, to ich absolutnie zniszczył i upokorzył. Faker zagrał tak dobrze, że wracając dzisiaj do tego meczu widać, jak bardzo do przodu względem innych graczy był. Mianowicie, nie był on do przodu o dni, miesiące. Faker był do przodu o lata nad swoimi przeciwnikami. To, co różniło go od swoich przeciwników, to przede wszystkim fakt, że Faker grał bardzo mądrze priorytetem z linii. Coś, co w 2023 roku w League of Legends jest podstawą, w 2013 roku było czymś, o czym ludzie nie słyszeli. Zastanawiacie się pewnie, o co chodzi. Zaprezentuję wam to na tej graficzce. Tak wygląda mapa League of Legends. Faker zazwyczaj gra na alejce środkowej, czyli jak sama nazwa wskazuje, na środku mapy. To, co nazywamy priorytetem, jest wtedy, kiedy uda mu się zabić miniony przeciwnika, tak żeby to jego miniony weszły pod wieżę przeciwnika. Wtedy Faker umożliwia sobie wiele ruchów w jednym. Może on wrócić do bazy na przykład, zostać na linii, bić swojego przeciwnika, podczas gdy ten musi się zająć minionami. Albo może po prostu iść na inne części mapy. Faker tak dobrze używał priorytetów na linii, że Ambition nie wiedział, co się dzieje, a chciałbym zauważyć, był jednym z najlepszych graczy na świecie. W dodatku Faker nie pokonał go tylko względem myślenia o grze. Pokonał go przede wszystkim umiejętnościami, zabijając Ambition nawet pod własną wieżą, coś, co nie było jakkolwiek widziane wcześniej. Faker kompletnie bez kompleksów wjechał w jednego z najlepszych midlanerów na świecie, zabijając go pod jego własną wieżą. Jak szalone to było. I wonder, man. I have never seen Ambition die like that in lane.
w tamtych czasach to było coś niesamowitego. To było tak, jakby dzisiaj ktoś debiutował na Fakera i po prostu skopał mu tyłek. Myślę, że to była przełomowa rzecz i od razu widać było, że Faker jest ulepiony chyba z trochę innej gliny niż właściwie jakikolwiek inny gracz w tamtym czasie. Wtedy ludzie wiedzieli, że widzą coś takiego po raz pierwszy. Faker stał się osobą numer jeden do oglądania i wokół niego zaczęła tworzyć się pewnego rodzaju legenda. Jednak mimo, że ludzie zaczęli dowiadywać się, kim on jest i jego imię zaczęło wypływać, tak jego najbardziej wiralowy klip był dopiero przed nim. Na piątej decydującej mapie przeciwko Katie Bullets Faker upokorzył Ryu, czyli swojego rywala ze środkowej alejki, zabijając go mimo, że wydawało się, że ta walka jest nie do wygrania. Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw he that. He actually won that duel. I can't believe SK that happened. Telecom. Akcja tak ikoniczna, że nawet sam Jankosz, czyli były kolega Ryu z zespołu, specjalnie puszczą mu tą akcję, żeby go denerwować, kiedy ten szedł do toalety. Me and Vander used to play with Ryu, and when Ryu would go to the bathroom, we actually used to go and put this play on his PC, on a loop. And then he would come back from bathroom to this play happening. Tak czy inaczej, jest to najbardziej wiralowy highlight Fakera do dziś i do tego Faker zapewnił sobie swój pierwszy bilet na Mistrzostwa Świata League of Legends, kompletując przy tym reverse sweepa w swoim pierwszym finale. Wydawać by się mogło, że to będzie prawdziwe wyzwanie dla Fakera. W końcu wygranie Korei to jedno, ale udowodnienie wyższości międzynarodowo to zupełnie inna bajka. Mimo to dla samego SK Telecom T1, jak i Fakera nie był to żaden problem i Faker w finale poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 3-0 nad Royal Club, jednocześnie dominując swoich przeciwników w tylko i wyłącznie 20 minut na ostatniej mapie. Koreańczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata zaledwie w wieku 17 lat. Niesamowity wyczyn, jak na tak młody wiek. To właśnie od tego momentu Faker był traktowany jako ogromny talent i jeden z najlepszych graczy na świecie. W dodatku równie ważnym aspektem jest to, że Faker na swój sposób prowadził dwa różne życia. Z jednej strony był znany jako Faker, ogromny talent i jeden z najlepszych graczy na świecie. Z drugiej strony grał na amerykańskim solo queue postacią o nazwie Riven pod nickiem Barcode Killer i zmiażdżył absolutnie wszystkich. Nikt nie wiedział, kto to jest, nikt nie wiedział, kto może grać w taki sposób, a robił on highlighty na większych streamerów. To spowodowało ogromny wzrost popularności Riven i przez to zaczęła być ona częściej grana i dopiero po jakimś czasie odkryto, że Barcode Killer to tak naprawdę Faker. Faker i SKT wrócili do Korei i kontynuowali to, co szło im najlepiej. Dominowanie swoich przeciwników. Stając się drużyną, która zrobiła perfekcyjny sezon, po kolei pokonując takie drużyny jak Samsung Blue 3-0, KT Bullets 3-0 i w finale Samsung White, również 3-0. Tries to get there with Repel. There's a cocoon on the Dandy. That's gonna be yet another one. Triple for Faker. And SK Telecom has done the impossible. There is a perfect season for SK Telecom T1K. Wtedy jednocześnie po tym finale pojawiły się pierwsze problemy w raju. W lecie T1 przegrało na Samsung i to oznaczało, że będą mieli ostatnią szansę, żeby zakwalifikować się na Worldsy. Tą ostatnią szansą było spotkanie na Neijing White Shield. Ten, kto wygrywał to spotkanie, awansowywał na Mistrzostwa Świata. Wydawać by się mogło, że na pewno dojdzie do sytuacji, w której Faker pojawi się na Worldsach. W końcu to Faker, prawda? Jednak SKT odpadł po morderczej czwartej mapie i długim pojedynku na Neijing, przegrywając 3-1. Logic Shield is going to Worlds! What an unlikely story for Logic Shield! Taka porażka oznaczała zmiany. Zmiany, po których SK Telecom T1 nie byłoby już takie samo. SK Telecom z dwóch składów, które posiadali, zamienili się w jeden, który połączył największe talenty Korei. W miejsce Impacta pojawił się Marin na topie. Natomiast w miejsce Pigleta na dolnej alejce pojawił się Bang. Oprócz tego na pozycji supporta dołączył Wolf, a na środkowej alejce był Easyhoon. To jednocześnie oznaczało, że Faker będzie musiał rywalizować o swoją pozycję w składzie. Rywalizacja, która wcale do najłatwiejszych nie należała, gdyż Easyhoon należał do bardzo utalentowanych graczy. A jak sam Faker powiedział, ciężko było mu odczuwać radość przy zwycięstwach zespołu, kiedy niestety nie mógł sam grać w nich roli. Mimo zamieszania na środkowej alejce, finalnie SKT grało bardzo dobrze i udało im się zakwalifikować na turniej MSI 2015. Problem jednak pojawił się na samym turnieju, kiedy to SK Telecom T1 zmierzyło się z EDG, chińską organizacją, która była naszpikowana gwiazdami. Deft, Meiko, Pavn,
Clearlove. To niki, które budziły respekt wśród przeciwników. W dodatku wiadomo było, że Fakerowi nie gra się dobrze na Pauna, to właśnie ten zawodnik pokonywał go we wcześniejszych miesiącach jeszcze w Korei. SKT znalazło jednak na to odpowiedź. Zdecydowali się wystawić Easy Huna zamiast Fakera i to jednak również nie pomogło, gdyż przegrali oni dwie z pierwszych trzech map i wylądowali w kiepskiej sytuacji, przegrywając 2-1 w Best of 5. I to właśnie wtedy on wszedł cały na biało, Faker. Zmiana była praktycznie natychmiastowa i było to przede wszystkim widać w wybranej postaci. Lulu, którą grał Easy Hun na mapie numer 3, była przede wszystkim wyborem pod drużynę. Miała pomóc drużynie radzić sobie dobrze na mapie. Faker natomiast na mapie numer 4 zdecydował się na wybór Kasadina. Postać, która jeśli jest dobrze grana i jest w dobrych rękach, może tobie sama wygrać rozgrywkę. A jak dobrze wiemy, Faker potrafił grać nie tylko dobrze, ale bardzo dobrze. But they all have very low HP as they skirt around dying in this fight. Faker starts to pick up kills, goes in Zhonya's. That's actually going to be a kill over to Bang and they won't finalize. May go out. Faker gets the force pulse double kill. To oznaczało, że wszystko wyjaśni się na mapie numer 5. Wtedy jednak SKT razem z Fakerem nie wiedziało, że EDG miał przygotowanego asa w rękawie. A dla tych, którzy nie do końca rozumieją. W League of Legends każda drużyna ma swoje wybory i swoje bany. Możesz wykluczyć postać przeciwnikowi, jeśli jest on na niej po prostu zbyt dobry albo ty nie lubisz na nią grać. Taką postacią dla Fakera była LeBlanc. Był na niej tak dobry, że ludzie zazwyczaj banowali ją, żeby nie musieć męczyć się na nią. To, co sprawiało, że przeciwnicy nie chcieli na niego grać na tej postaci, to m.in. fakt, że Faker nigdy na niej nie przegrał. Dosłownie. Nigdy nie przegrał gry na LeBlanc, ale jednak jak to mówią, na wszystko kiedyś przychodzi czas. Na piątej mapie EDG przygotowało pułapkę na Fakera. Zostawili LeBlanc możliwą do wyboru i liczyli na to, że Faker ją wybierze. Kiedy Faker połknął haczyk, oni wybrali dla siebie Morganę. Postać, która kontrowała LeBlanc i była bardzo niewygodna do grania przeciwko. Jasne, Morgana była problemem, ale nie tylko sama Morgana. Przede wszystkim Alistar, Maokai to są też bardzo niewygodne postacie do grania przeciwko LeBlanc, co jednocześnie spowodowało, że Faker nie miał jak grać dobrze w grę komputerową. Próbował on roamować, próbował robić to, co robił najlepiej, ale nie był w stanie tego zrobić. Ta mała sztuczka w drafcie doprowadziła do tego, że SKT poległo na mapie numer 5 i musiało uznać wyższość rywala. Baron going very low at 1500. It is going to go over to Clear. There goes Faker. They take down Faker immediately. EDG could have eyes on the base. Marin's going to be a distraction, but he's going down very fast, even as Meganar. LPL's Edward Gaming are the 2015 Mid-Season Invitational Champions. Wydawać by się mogło, że taka porażka może zmienić morale drużynowe. Ale jeśli ta porażka zmieniła cokolwiek w SKT, to na lepsze. Wrócili oni do Korei i zaczęli dominować swoich przeciwników, na lato wygrywając aż 17 z 18 rozegranych meczów. To oznaczało jedno, że Faker znowu będzie mógł zawalczyć o Mistrzostwo Świata. I w finale tych właśnie Mistrzostw Świata SKT z Fakerem zmierzyło się na Ku Tigers, drużynę, która zajęła czwarte miejsce w lecie i grała naprawdę dobrego lola na Mistrzostwach Świata. Jednak nie na tyle dobrego, żeby pokonać koreańskiego boga. Faker zdobył swoje drugie Mistrzostwo Świata zaledwie w wieku 19 lat, a SKT stało się pierwszą organizacją w historii LoLa, której udało się wygrać Mistrzostwa Świata dwukrotnie. SKT will be your first ever two-time world champions! No i skoro Faker wygrał Koreę, wygrał Mistrzostwa Świata, pozostało wygrać MSI. I jak możecie się spodziewać, dokładnie tak zrobił, deklasując finale CLG 3-0. And SK Telecom continue to rule the world and they are your mid-season invitational champions. Faker pokazał mi, że można być takim Messim w League of Legends. Można być, wiesz, one man army. Pamiętam, że mówiło się o tym, że o, to było takie zagranie jak Faker i w ogóle tylko Faker by tak zrobił, tylko Faker tak potrafi. Pomyślałem sobie, kurczę, ale by było super, jakby kiedyś tak o nie mówili. Kiedyś chciałbym być taki jak Faker. Faker stał się esportowym Michaelem Jordanem. Wygrywał wszystko, co przed nim postawiono. Grał tak dobrze, że ludzie grający w LoLa chcieli po prostu grać jak Faker. Nie było żadnej konkurencji, która mogłaby się z nim mierzyć. Chyba coś, co najlepiej opisuje Fakera, to słowa w pewien sposób jego największego rywala na solo queue, czyli gracza o imieniu Dopa. Powód, dla którego Faker jest najlepszy na świecie, jest prosty. Sprawia on, że przeciwny jungler musi przyjść na jego linię i kiedy już przyjdzie, to Faker nigdy nie umiera. Niby takie proste, a jednak jak widać, Faker opanował to do perfekcji. Zwycięstwo na MSI i wcześniejsze zwycięstwo na IEM-ie w Katowicach oznaczało, że Faker może ponownie zagościć na topie dłużej. Musiał tylko, ponownie, wygrać Mistrzostwa Świata. I te Mistrzostwa Świata były naprawdę, naprawdę ciężkie do wygrania. Było mnóstwo dobrych drużyn. RNG z Chin, Rock Tigers z Korei i Samsung Galaxy z Korei.
Wszystkie te trzy drużyny, jeśli Faker chciał wygrać, musiał pokonać. Zaczęło się od RNG, gdzie SKT udało się wygrać to spotkanie po czterech mapach. SK Telecom advance to the semifinal at Worlds. W półfinale jednak trafili oni na Rocks Tigers, drużynę napędzaną przez młodego Pinata. Gościa, który był wtedy nazywany Fakerem dżungli. On dosłownie zmienił sposób, w jaki ludzie grali tą pozycję. Wydawać by się mogło, że tak właśnie będzie, że SKT przegra, zwłaszcza o pierwszych trzech mapach, kiedy to Rocks wygrało dwie mapy i prowadzili 2-1, jednocześnie stawiając SKT mapę od eliminacji. Jednak to właśnie wtedy doświadczenie i zimna krew Fakera pozwoliła im wygrać mapę numer 4 i na ostatniej mapie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, jednocześnie wyrywając wręcz zwycięstwo z rąk Rocks Tigers, jednocześnie meldując się w finale Mistrzostw Świata. Tam jednak czekało na nich Samsung Galaxy, drużyna, która dopiero co pokonała H2K, w którym występował Polak Jankos. Wydawać by się mogło, że SKT powinno z łatwością wygrać, jednak mimo prowadzenia 2-0, doprowadzili oni do sytuacji wręcz podbramkowej, kiedy to przegrali oni mapę 3 i 4. Wszystko miało rozstrzygnąć się na mapie numer 5. SSG stało o krok od dokonania reverse sweepa w finale Mistrzostw Świata. Cóż to by była za historia? Gobbled up from the tongue lashing, will go down. Root in place, not gonna lock down Wolf, but crown has roamed and Wolf gets the kill. Lecz właśnie wtedy, właśnie tam, w Nowym Jorku, Faker musiał po prostu. I zrobił to. Dopiął swojego przeznaczenia. Stał się mistrzem świata po raz trzeci. SK Telecom have overcome every challenge. They are the undisputed best team in the world. The SKT reign continues. They win their third world championship. Absolutnie jestem o tym przekonany, że League of Legends nie odniosłoby takiego sukcesu, a przynajmniej nie byłby on tak szybki, tak gwałtowny, gdyby nie Faker, gdyby nie jego sylwetka, osoba. W tamtym okresie mam wrażenie, że to właśnie Faker i jego osoba była najbardziej inspirująca i najważniejsza dla całego świata League of Legends, tego profesjonalnego i też tego amatorskiego, przez to ile osób mógł zainspirować swoją osobą. I on nie tylko wygrał te Mistrzostwa Świata. Przede wszystkim zdobył on kolejne MVP w swojej karierze. Najlepsze MVP, jakie można zdobyć. Najbardziej wartościowe. MVP Mistrzostw Świata. To oznaczało, że SK Telecom T1 wróci do Korei w chwale, ale młode i nowe drużyny już były gotowe, żeby ich podjąć. Wydawało się wtedy, że Faker jest tak dobry, że nikt go nie zrzuci z piedestału. 2017 rok miał jednak inne plany. Najlepszy gracz, który kiedykolwiek dotknął League of Legends, miał okazję dokonać czegoś, co nie zostało jeszcze dokonane. Wygrać trzecie Mistrzostwa Świata z rzędu. W końcu wygrał w 2015, również w 2016, pozostało wygrać 2017 i dopiąć swego. Lecz SKT w 2017 nie grało już aż tak dobrze. To znaczy grało, ale w pierwszej połowie, kiedy to udało im się wygrać Ligę Koreańską w sezonie regularnym, zajmując pierwsze miejsce z bilansem 16-2. Następnie pojechali oni na MSI, gdzie zniszczyli jakichkolwiek przeciwników i stali się ponownie mistrzami. W dodatku mieli oni jeszcze lepszy skład niż wcześniej, mając swoje drużynie na pozycji junglera Pinata, czyli tego gościa, który rok wcześniej był ich największym zagrożeniem. W dodatku do drużyny dołączył Huni i teraz dosłownie mieli oni koreański superteam, który był gotowy podbić świat ponownie. I tak jak udało się to zrobić w pierwszej połowie 2017 roku, tak w drugiej SKT miało problemy. W sezonie regularnym zajęli oni tylko czwarte miejsce z bilansem 12-6. Nad nimi byli m.in. Samsung Galaxy, KT Rollster czy Longzhu. Na Mistrzostwach Świata też nie wyglądali oni do końca jak stare dobre SKT. I tak jak rzeczywiście z grupy udało im się wyjść całkiem komfortowo, bo z bilansem 5-1, to przegrali oni mapę na AHQ, a oprócz tego przegrywali oni 10 000 na EDG. Do dzisiaj zastanawiam się, co stałoby się z T1, gdyby nie ta genialna flanka Wolfa razem z engage'em od Fakera na Oriannie. Nie wiecie, o czym mówię? Już podaję klip. Bang is hiding, he's coming! Bang, look at him come in, here comes your initiation, the right side! Oh my god! Faker Shockwave will find them all! And SKT, with a hell of a response, will take down 4! Mimo tych małych problemów w grupie, tak w ćwierćfinałach już mogliśmy śmiało stwierdzić, SKT miało problemy. I to mieli problemy na nie byle kogo, na Misfits Gaming, drużynę z Europy. Back into the fight, just 158 on Sama. One more shot as Wolf wants the glitter lands. Bang! Oh my god! Barrier comes in! Gonna kill it! Blood on to Bang! Fight in the jungle still! Here comes Hunter! Wolf's going down! Two kills in the bot lane as Misfits pull the trigger!
A to jednak nigdy nie powinno się zdarzyć. Europa zawsze była krok do tyłu względem drużyn azjatyckich. Tak tutaj, oglądając to spotkanie, wydawać by się mogło, że SKT to przegra. W końcu na ostatniej mapie stracili oni nawet mnóstwo smoków infernalnych. Wydawać by się mogło, że to właśnie będzie ich koniec. Jednak nie. SKT cudem awansowało dalej, żeby zmierzyć się z RNG, jedną z najlepszych drużyn z Chin. I tutaj ponownie SKT ledwo doczołgało się do wygranej, ale Faker grał 5 gier Galio tankiem i potrafił robić różnicę w grze, jakiejkolwiek dawno się nie widziało. Przecież on musiał ten team kierować jako tank, bo drużyna dosłownie podkładała nogi przez cały turniej. A on po prostu odmawiał, żeby przegrać. Faker uznał, że musi dojść do finału i dokonał tego, nawet jako tank. I wtedy każdy zaczął zadawać sobie to magiczne pytanie. Czy Faker i SKT rzeczywiście uda się to zrobić? Czy dokonają niemożliwego? Musieli ponownie zmierzyć się na SSG napędzanych przez młodego rulera, czarnego konia turnieju, który pokonał Longzu w ćwierćfinałach z wynikiem aż 3-0. A jednak to właśnie Longzu przed turniejem było głównym faworytem do wygrania z całych morców. Mimo to, finał zapowiadał się wręcz wybornie. SSG miało przede wszystkim okazję odpłacić się za poprzedni rok, kiedy przegrali 2-3 na SKT. To była okazja, której nie chcieli zaprzepaścić. I nie zaprzepaścili. Down, here comes the re-engage once again for Ambition, wants to add the damage. Oh! Look at the blade, Colorado Ruler, do they have the oh my God! Triple knockout, the follow-through for Cuban! And he's gonna fight for help, but still, one death comes through, the suppression comes in, 4 kills already, one man stands alive and he's going to fall, the ace for Samsung. Wygrali oni pierwsze dwie mapy w dominującym stylu i kiedy w końcu wydawało się, że Faker wraz z SKT wrócą na mapie numer 3, właśnie wtedy, w ostatniej walce drużynowej, Ruler złapał Fakera poza pozycją i wygrał swojej drużynie Mistrzostwo Świata. Jeden błąd, który kosztował drużynę Fakera wszystko. Myślę, że jego reakcja na to zdarzenie pokazuje najbardziej, jak go to dotknęło. Po raz pierwszy został pokonany na międzynarodowym turnieju w taki sposób. SSG było po prostu lepsze. 2018 rok miał być tym, w którym SKT się odbuduje, w którym Faker powróci na Mistrzostwa Świata w stylu, którego świat wcześniej nie widział. Jednak żeby to zrobić, SKT musiał ponownie dokonać zmian w składzie. Do drużyny dołączyli Blossom i Tar, ale byli oni rookie. Oprócz tego Effort, który był rezerwowym drużyny w 2017 roku, zaczął pojawiać się częściej jako startujący w 2018. Mimo, że drużynie udało się finalnie dostać do playoffów z wynikiem 9-9, ulegli oni przeciwko KT z wynikiem 1-3, jednocześnie po raz pierwszy nie dostając się na MSI, odkąd ten turniej powstał. Był to jeden z najboleśniejszych punktów dla Fakera kiedykolwiek, bo pojechać na taki turniej jak MSI czy Worldsy dla drużyn europejskich to prestiż, ale dla drużyn z Korei to obowiązek. Wydawać by się mogło, że gorzej być nie może. Jednak było. I to o wiele gorzej. Na lato drużyna nie grała jakkolwiek lepiej i po prostu te wspomnienia z wygrywania Mistrzostw Świata, dokładnie tak, były tylko wspomnieniami. Po bolesnej porażce przeciwko Gen G w Gauntlecie, SKT nie pojechało na Worldsy. Faker zaledwie w 2 lata przeszedł z wygrywania Mistrzostw Świata do przegrania finału w bardzo bolesny sposób, do niepojechania na Worldsy w ogóle. Bardzo bolesny zjazd, przy którym inni może nawet by się poddali. Dla niego była to jednak dodatkowa motywacja. Dodatkowa motywacja do lepszego grania oraz dodatkowa motywacja do tego, żeby przestać czytać opinie innych ludzi. Przestałem przeglądać społeczność LoL'a, ponieważ uważam, że to nieprzydatne. W przeszłości czytanie komentarzy uczyło mnie i motywowało, ale teraz w moim obecnym stanie czytanie ich może naprawdę sprawić, że uwierzę w to, co mówią ludzie. Więc skąd mam wziąć w tym przypadku motywację? Każdy chce osiągać lepsze wyniki niż wszyscy inni. Więc nie wychodzę z siebie szukając źródła inspiracji i motywacji. Wiele osób wyciąga pochopne wnioski twierdząc, że zawodnikom, którzy wygrali wiele meczów, brakuje motywacji. Dla mnie ważne jest zwycięstwo w każdym meczu, a nie tylko zdobycie tytułów. Dlatego cały czas jestem zmotywowany, żeby dać się wszystko. A jak wy, moi drodzy, wiecie bądź nie wiecie, fani w Korei potrafią być bardzo fanatyczni. Wielokrotnie na przestrzeni lat grożono Fakerowi zabiciem go, jeśli ten przegra dany mecz. Ewakuowano nawet budynki, w których on przebywał, bo fanatyczni fani wysyłali informacje, że jadą go zabić.
Wielu po takim podejściu fanów i po tak ciężkiej walce na serwerach League of Legends poddałoby się, poszłoby na emeryturę. Faker jednak grał dalej, cały czas chciał grać w LoL'a. Nie poddawał się, został w składzie i nowe SKT wyglądało jak drużyna, która naprawdę może zaskoczyć. Bangę zastąpił Teddy. Młody i utalentowany strzelc, który wcześniej w drużynie Jhinner w Winx pokazywał, że mimo braku sukcesów drużynowych, indywidualnie potrafi być naprawdę dobry. Na dżungli wylądował Klit, a na topie Khan, który już wcześniej w barwach Longzu pokazywał, jak świetnym graczem potrafi być. W dodatku w zespole był też Mata, uznawany jako jeden z najlepszych wspierających wszechświata. To był po prostu koreański super team, zestakowany z najlepszymi graczami na danej pozycji. Wydawać by się mogło, że wygrana Mistrzostwa Świata bądź dojście daleko na Mistrzostwach Świata z takim składem to tylko i wyłącznie kwestia czasu. I mimo, że w Korei większość czasu zajmowali oni drugie miejsce za niesamowitym Griffin, tak w playoffach, SKT i Faker robili to, co robili najlepiej. Wygrywali. I to nie w byle jakim stylu, zdominowali oni Griffin w finale 3-0 i wiadomo było, że stare dobre SKT wróciło. Niby w nowym składzie, ale jednak grali oni naprawdę świeżo. SKT 3-0 over Griffin. SK Telecom. This has truly been one hell of a season for them. To oznaczało, że po raz kolejny w swojej karierze Faker wygrał LCK, wygrał Ligę Koreańską. I to, co chyba najlepiej pokazało, jak bardzo Faker szanował swoich byłych kolegów z drużyny, to fakt, że w wywiadzie po meczu z Griffin przeprosił on swoich kolegów z drużyny z 2018 roku za to, że przegrali oni tak wiele spotkań. There are a lot of former SKT players who used to play with me last year and we kind of missed a lot of trophies if we even did better, so I feel kind of sad and bad for them also. Tego gościa po prostu nie da się nie lubić. Naprawdę. 2019 miał być jednak kluczowy nie tylko dla samego SKT, ale przede wszystkim dla Korei. Dlaczego? Dlatego, że rok wcześniej na Mistrzostwach Świata żadna z drużyn koreańskich nie dotarła nawet do półfinałów. Był to ogromny zawód dla koreańskich fanów i nie chcieli oni przeżywać tego ponownie. Dlatego wielu z nich po prostu zrezygnowało. Odżyła w nich nadzieja dopiero wtedy, kiedy właśnie SKT wylądowało na MSI 2019 i byli drużyną, która była wymieniana w gronie faworytów do zwycięstwa całego turnieju. I mimo, że drużynie naszego dzisiejszego bohatera udało się wyjść z grupy z drugiego miejsca, to zrobili to z wynikiem 7-3. I to właśnie te trzy porażki były dla fanów SKT bardzo martwiące. A może nie tyle co same porażki, co bardziej styl, w jakim przegrali. Zacznijmy od tej najbardziej bolesnej, czyli tej na Invictus Gaming, drużynę chińską. Pewnie można byłoby przymknąć na to oko. Gdyby była to wyrównana gra i po prostu SKT by przegrało, to jasne. Lecz tutaj IG zmiażdżyło SKT, wygrywając 16 minut i 1 sekundę, co do dnia dzisiejszego pozostaje najszybszym zwycięstwem na turnieju MSI kiedykolwiek. Oprócz tego, SKT przegrało dwukrotnie na europejskie G2, które miało prawdziwy europejski super team. Otóż to właśnie przed sezonem 2019 do zespołu z Fnatic dołączył Caps, jeden z najlepszych midlanerów w Europie. G2 jednak nie zrobiło czegoś, co byłoby normalne, nie pozbyli się swojego dotychczasowego środkowego, po prostu zmienili mu pozycję na dolną alejkę, gdzie grał on razem z MikiXem. Całość drużyny dopełniał Jankos na dżungli, który wtedy bezapelacyjnie był jednym z najlepszych junglerów na świecie. I normalnie te porażki nie byłyby tak bardzo martwiące, lecz to właśnie na G2 przyszło im zmierzyć się w półfinałach MSI. Wygrany tego spotkania meldował się w finale, żeby zagrać przeciwko Team Liquid, drużynie z Ameryki, która sensacyjnie pokonała chiński IG 3-1. Spotkanie pomiędzy SKT a G2 było bardzo wyrównane. Z jednej strony Caps zrobił wszystko, żeby G2 wygrało, a z drugiej strony Faker dosłownie odmawiał przegrania tego pojedynku. Po czterech mapach mieliśmy wynik 2-2. To oznaczało, że wszystko rozstrzygnie się na decydującej piątej mapie. G2 jednak przyszło przygotowane. Na piątą mapę zrobili to, z czego byli najbardziej znani. Podkręcili swoje wybory w drafcie. Historia pisze się na naszych oczach, Faker. Tak, to jest historia! Jest! Ale spodkręcili, ale młyn! I chyba tego szukaliśmy, tego się spodziewaliśmy po G2. Marcin jeszcze bardzo daleko, ten naszem się nie zresetował. Ten zegarek! Czy uda się w tym momencie wejść? Zobacz jakie uszenie ze strony Perksa! Kapsi i to shutdowny się sypią! Korea ucieka, Faker będzie nieuchwytny w tym momencie, chociaż być może jeszcze Wunder. Czy on w tym momencie znajdzie to zabójstwo? Oczywiście, tam jest! I Khan również upada! To
Double kill, ace i G2 chyba jest na drodze do wygranej. Długie death timery, to jest koniec gry, Daniel. To jest best of 5 na korzyść Europy. Po raz pierwszy od 2012 Korea rzucona na kolana przez europejską formację, przez Polaka. Janko z tego dokonał. Team Liquid kontra G2 Esports. W finale Mid-Season Invitational 2019. To są realia, to są fakty. Marcin krzyczy, Marcin się cieszy, to jest nierealne. Po porażce na G2 T1 wróciło do swojego pokoju. Co jednak zrobił Faker? Natychmiastowo po meczu usiadł do oglądania replayi, byleby zobaczyć, jakie błędy zrobił, żeby móc potencjalnie wyciągnąć najszybsze wnioski na następne spotkanie przeciwko europejskiej formacji. Porażka ta oznaczała jednak powrót do Korei i walkę jeszcze bardziej zmotywowanych zawodników T1. Walkę, która nie przyniosła natychmiastowego efektu, gdyż w lecie SKT nie radziło sobie tak dobrze. Jasne, wygrali oni co prawda pierwsze swoje spotkanie, ale następnie przegrali 5 meczy pod rząd. Ludzie, fani, eksperci zaczęli wątpić, czy w ogóle zobaczymy SKT na Mistrzostwach Świata. Lecz ponownie, właśnie wtedy, kiedy ludzie zaczęli powątpiewać w SKT, oni zaczynali grać po prostu lepiej. Second inhibitor falls, and one Nexus turret is going to be there between SKT and keeping their hopes alive. Triple kill from Teddy. Mimo że z zewnątrz wyglądało to, jakby SKT naprawdę miał spore kłopoty, jak możemy się dowiedzieć z materiałów samej organizacji, atmosfera w środku raczej należała do tych dobrych. SKT wzięło się za siebie i wygrali aż 9 z ostatnich 11 spotkań. Mimo tych wygranych zajęli oni tylko czwarte miejsce, a to oznaczało, że ponownie będą musieli przejść przez cały gauntlet bez przegrania żadnej serii. Właśnie to było od nich wymagane, jeśli mieli pojawić się na Mistrzostwach Świata. To właśnie wtedy Faker i spółka włączyli 6 bieg. Finds his way into the back line. Baby! Oh my god, Ingos is so dead. You are just all dead as in goes the Kassadin and out goes the Sandbox. Gonna be feeling pretty sandbox after this game. No. Oh, oh. No, Ignite going down in the mid lane. Chains are going to land. Faker's underneath the TARDIS. Showmaker! Boom! It's gonna be up to Clint. He's gonna get in there and it goes to the Prom! Effort gets in there and spites it away at level 14. How is he able to do it? W trakcie swojego niesamowitego grindu SKT wygrało z Africa Freaks, Sandbox, Damwon i Griffin, łącznie tracąc tylko 2 mapy, co pozwoliło im dostać się na Mistrzostwa Świata, które tym razem odbywały się w Europie. Mistrzostwa Świata, które miały być tymi, gdzie Europa w końcu pokaże pazur. Skąd takie oczekiwania? Między innymi od ekspertów. Wystarczy spojrzeć na ten artykuł ESPN, gdzie jest napisane, że sam Janko stawiany był jako numer 1 najlepszy gracz na świecie przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata. Oprócz tego na 8 miejscu znaleźli się Wunder, a na 15 miejscu kolega Polaka ze środkowej alejki, czyli Caps. Jeśli natomiast chodzi o nasz dzisiejszy zespół i o naszego dzisiejszego zawodnika, Faker i jego koledzy też tam byli. Clint na miejscu 2, Teddy na miejscu 6, a Faker na miejscu 11. SKT zdawało sobie sprawę z tego, że te Mistrzostwa Świata będą najcięższymi, na których do tej pory się znaleźli. Między innymi przez fakt rosnącego poziomu z roku na rok. W grupie trafili oni na chińskie RNG, europejskie Fnatic oraz amerykańskie Clutch Gaming. I tak jak rzeczywiście udało im się wyjść z grupy z wynikiem 5-1, mecze na Fnatic i RNG do łatwych nie należały. Double kill dropping for Blippo. Khan wants to turn the fight, but he doesn't have enough. After a miserable week one, here it is, folks. LEC fans, the dream is alive! Faker natomiast ponownie mógł zapisać na swoje konto jedno z niesamowitych zagrań, mimo że tym razem była to tylko i wyłącznie ucieczka przed przeciwnikami. But also notice how Faker flashed to avoid the bubble from Xiaohu, which then landed onto his AD carry, shutting him out of the fight. So Faker ends up being the only one to survive, sidestepping everything. The cool, calm demeanor of Faker allows him to walk away nonchalantly, no problems here. To właśnie mniej więcej w tamtym czasie internet zaczęły zalewać memy z Fakerem robiących milion rzeczy naraz w trakcie grania na komputerze. Mem ten wziął się z tego, że Faker w trakcie grania w LoL'a patrzył częściej na swoich przeciwników i przede wszystkim na swoich kolegów z bocznych alejek niż na siebie samego, jednocześnie często ruszając swoją kamerką. I czasami rzeczywiście tak się wydawało, że Faker jest tak dobry, że po prostu może robić 1, 2, 3 rzeczy naraz, a i tak wygrywa. I tak właśnie było w ćwierćfinale. SKT trafiło w ćwierćfinałach na europejskie Splice. Drużynę z potencjałem, ale w 2019 roku nie byli oni żadnym zagrożeniem dla Fakera i spółki i przegrali to spotkanie 1-3. W półfinale natomiast role się odwróciły, gdyż ponownie na drodze Fakera stanął nie kto inny jak Jankos,
razem z całym G2 Esports. Tym razem przed zawodnikiem z Korei było jeszcze większe wyzwanie. Pokonać G2 na ich własnym boisku. Przed europejską publicznością, która wręcz szalała na każde ich zagranie. Po czterech, bardzo, ale to bardzo wyrównanych mapach, ponownie górą okazało się być G2. Europejskiej formacji. Ten zegarek musi kupić czas. Teddy atakuje, ale Perks jest silny. Zginie w tej sytuacji. Triple kill, czy Quadra na jego miejscu się pojawi? Owszem! G2! Kończy ten mecz! The greatest team in the history of League of Legends taken down by the greatest team Europe has ever produced. FPX, get ready! G2 is heading to Paris! Dla SKT oznaczało to po raz kolejny odpadnięcie szybciej niż Faker i spółka zakładali. Był to jednocześnie pierwszy raz, kiedy Faker skończył swoją przygodę na Mistrzostwach Świata szybciej niż na finale. W październiku organizacja SKT zmieniła nazwę na T1, z którą godnie reprezentują Koreę do dnia dzisiejszego. Z drużyny właśnie po tych Mistrzostwach Świata odeszli m.in. Khan, Mata oraz przede wszystkim ich trener Koma. Ten sam trener, który kiedyś znalazł Fakera na koreańskim solo queue. Ten sam trener, który razem z Fakerem przeżywał wszystkie triumfy. Teraz go nie było. T1 musiało znaleźć trenera i przede wszystkim nowych zawodników. Kiedy okazało się, że Faker przedłuży swój kontrakt z T1, jasnym stało się, że koreańska organizacja będzie budowała skład wokół niego. I zbudowali. Skład młodych, utalentowanych graczy z dodatkiem doświadczenia w postaci Fakera i Teddy'ego. Skład brzmiał bowiem Effort, Teddy, Faker, Kas i Kana. I mimo, że SKT udało się wygrać Spring Split, to MSI zostało odwołane przez koronawirusa i nie mogli siebie sprawdzić tak naprawdę międzynarodowo. Faker miał na swoich barkach naprawdę ogromne brzemię. Z jednej strony nie dość, że miał on świetnie grać, to w dodatku na jego barkach było to, żeby rozwijać talent młodych graczy w jego zespole i uczyć ich grania drużynowego. 24-latek nie był w stanie tego zrobić i to skutkowało w jego przesunięciu na ławkę rezerwową. W jego miejsce grał Closer. I to, co chyba było w tym wszystkim najsmutniejsze, to fakt, że T1 z Closerem grał po prostu lepiej. Przynajmniej na początku. W dodatku szpilką wrzuconą Fakera była wypowiedź jego trenera Kima, który powiedział wprost, że kiedy drużyna gra z Closerem, ta atmosfera w zespole jest po prostu lepsza. I mimo, że Closer radził sobie naprawdę fenomenalnie jak na tak młodego zawodnika, fani nie byli zadowoleni z powodu Fakera na ławce. Dlaczego? Faker w kolei jest po prostu traktowany jako bóg. Ilość rekordów, jaką ten gość ma, jest nie do zliczenia, więc chcąc nie chcąc, jest on bardzo popularny. Spójrzmy na Twittera, ponad 500 000 obserwujących. YouTube? Prawie 2 miliony subów. Facebook? Ponad 1,5 miliona obserwujących. W 2020 roku stał się on nie tylko graczem, ale też częściowym właścicielem T1. Faker to nie tylko gracz. Faker to marka na cały świat. To gość, który pojawia się w popularnych talk show. To gość, z którym robione są reklamy. To gość, który jest pewnym fenomenem w państwie, które uważamy za kolebkę e-sportu. Co za tym idzie, T1 nie miało łatwego życia, kiedy wystawiali Closera zamiast Fakera. Dosłownie każdego dnia do ich biura przychodziły groźby w kierunku Closera, jak i managementu T1. I wydawać by się mogło, że jeśli drużyna zacznie wygrywać, to może groźby ustaną. Tylko że T1 nie zaczęło wygrywać. Próbowali oni nawet wstawiać Elima za Kaza i Gumayoshiego za Teddy'ego, ale drużyna po prostu nie grała dobrze. Dostali się oni co prawda ponownie do Gauntletu, gdzie ulegli Gen.G i nie pojawili się na Mistrzostwach Świata. Bolesny cios dla tak prestiżowej organizacji, jaką jest T1. Jednak ta porażka pozwoliła T1 na przemyślenie spraw, jak chcą dysponować swoim 10-osobowym składem w przyszłości. Rozpoczęło się od naprawdę fajnego wzmocnienia w postaci dodania Kerry do rosteru prosto z DRX. Kerry'a uchodził wtedy i uchodzi do dziś jako jeden z największych talentów w Korei Południowej. Po średniej wiośnie T1 udało się dojść aż do finałów lata, lecz tam musieli uznać wyższość Damwon, które przejmowało światową scenę z Showmakerem i Canyonem na czele. Hit the Nexus, and Damwon Kia will be your champions of LCK Summer 2021 in a devastating 3-1 victory. Dla T1 były jednak pozytywy. Przede wszystkim Gumayoshi i Owner ustabilizowali swoją pozycję w składzie T1 i w końcu wyglądali oni jak drużyna, która może zaskoczyć na Mistrzostwach Świata. A skoro Faker wracał na Worlds'y, to doskonale zdajecie sobie sprawę, co musiało się zadziać. Faker musiał zdominować.
I to Faker zrobił. Finds a stun, big damage on the close, and needs his ult to come up now, but it's already deletion. Who he is gone, the arrest of the bot lane already dead. Closer limping away with the sliver of health, but it's locks down the Baron. Now can they win the fight though, as they immediately just run over Chovy, and with Chovy dead, there is nothing left. It's a triple kill for Gumi Ushi. Przynajmniej w grupach i ćwierćfinałach. Tam T1 straciło tylko i wyłącznie jedną mapę. W finale jednak przyszedł czas na naprawdę potężnych przeciwników. Damwon Kia, broniący tytułu Mistrza Świata, byli dla T1 bardzo niewygodnym rywalem. Faker jednak nie miał zamiaru składać broni, zresztą T1 również nie, i ich batalia została zapamiętana jako jeden z najlepszych meczy do dnia dzisiejszego na Mistrzostwach Świata. Entomb the path into the backside instantly. The Rakan getting things kicked off. Khan and everyone's now moving in, but that's Ghost down. Yathwar getting things started, and here comes Faker on the backside, waiting for the perfect ultimate. In the meantime, Damwon Kia getting things kicked off. Another knockup coming in from Khan to the Oslo. Two clutch barrels still coming out. Showmaker still alive. Khan still alive. Faker trying to finish the job. Showmaker running for his life. He's juking. He's diving. He's finding a way out. But Gumayushi comes in with the bullet to find the kill. T1 on the knife's edge. Khan still standing. So much life steal, but it will not be enough. T1 take the fight. We're 3K getting lower. Khan going all the way trying to lock up the dig, but who's gonna get it? No! In the end, it is Canyon! When it matters most, you will find this fight, but Gumayushi standing strong on the backside. It does not matter. In the face of the Elder, Damwon Kia will wipe T1 off the map. Damn old legends and old legacies. Goodbye, Faker. Goodbye, T1. Hello, Damwon and Showmaker. They will defend their title in the finals and look to go back to back. Ta porażka dla Fakera i spółki była z pewnością bardzo bolesna, lecz warto przypomnieć, ten skład miał zerowe doświadczenie międzynarodowe, oczywiście oprócz Fakera. To oznaczało, że możliwość rozwoju przed T1 była wręcz ogromna. Tą teorię potwierdza fakt, że T1 w sezonie nie robiło praktycznie nic. Jedyną zmianą było ściągnięcie Zeusa z Akademii do głównego rosteru T1. Dlaczego taka zmiana? Po to, żeby dodać świeżości składu i zostawić pasujące już elementy układanki. W dodatku Zeus był znany z tego, co Gumayushi i Faker. Grał on świetnie solo queue, więc był warty sprawdzenia w zespole. Na wiosnę 2022 T1 dokonało jednak czegoś absolutnie niesamowitego. Nie dość, że udało im się wygrać sezon regularny, to zrobili to w stylu nieprawdopodobnym. Wygrywając 18 gier i nie przegrywając ani jednej. T1, an absolutely historical moment. 18-0 for the first time in the LCK. T1 było tyranami, których przeciwnicy musieli się obawiać, jednak nie mieli na to czasu, ponieważ T1 ponownie wygrało całe playoffy LCK, jednocześnie dominując scenę koreańską po raz kolejny, a Faker po raz kolejny udowodnił, że wiek nie gra żadnej roli i nawet w wieku 26 lat, co w świecie sportowym jest już uważane za bardziej doświadczonego gracza pochodzącego pod emeryturę, potrafił zaskoczyć. I mimo fenomenalnej gry ze strony T1 w Korei, na międzynarodowym turnieju, czyli MSI 2022, ulegli oni w finale RNG 2-3. Ponownie zabrakło im jednej mapy, żeby sięgnąć po trofeum. Into life. The LPL continue their era of dominance, and they are leaving no one alive. It's RNG's world, and we're just living in it. To, co jednak mi najbardziej imponowało, to fakt, że Faker znajduje na to wszystko siłę. Po raz kolejny musiał on wrócić do Korei, wygrać Koreę albo chociaż zgarnąć topowe miejsca, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. I sami widzicie, ja to mówię jakby to było proste, a to jest strasznie trudne. Mimo to Faker ponownie, razem z T1, wrócił do Korei i ponownie grał jak stare, dobre T1. By himself, as Aiming's trying to do damage, but Zayas just denying him completely. Now Aiming's able to try and kite this one out as Ona goes golden. Aiming's still alive for now, but the rest of his team is evaporating. And KT will unfortunately fall to maybe a pentakill for Gumayushi. W sezonie regularnym 15 zwycięstw i tylko 3 porażki. Jasne, w playoffach ulegli oni Gen.G, ale przede wszystkim zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Świata 2022, a to było najważniejsze. I właśnie na tych mistrzostwach ponownie dominowali. Fazę grupową, fazę playoff nie miało to znaczenia. Mecz na RNG skończył się szybko, 3-0. Soraka healing already coming down, Carrier leaping out of the Infernal Chains, double stun, Zay is going in, it is massive, T1, blood in the water, they're ready to pursue, they're ready to end this game. Lecz każdy fan League of Legends wiedział, że to właśnie w półfinale czeka na Fakera i na całe T1 największe wyzwanie, JDG. Najlepsza drużyna z Chin, która miała na dżungli najlepszego zawodnika turnieju, Kanaviego. T1
T1 jednak przyszło przygotowane. Kontrolowali oni przeciwnika i po niesamowitym wręcz spotkaniu wygrali oni 3-1. Budźcie matkę! Budźcie ojca! Prababkę strumny wypuśćcie! Tej serii nie możecie przegapić! I co więcej, nie oddamy ci tych raptorów! Za raptory się kanami wywaliłeś! Sprzedałeś się za kurczaki! I ja cię kręcę, Faker leci do przodu! Everfrost nietrafiony, ale obrażenia robią swoje! Wyścigowa! O, tobeczka! Zeus! I kompletnie wymazane Jedi! Są na pięciu, Freeze 6ix9ine! Złoty Renekton będzie martwym krokodylem! T1, 2-1! I są zwycięstwa, które przeminą, ale pewne legendy trwać będą wiecznie! Po 5 latach wraca do finału T1, najsłynniejsza drużyna w historii League of Legends i najsłynniejszy zawodnik, który kiedykolwiek dotknął League of Legends, Faker w finale Worldsów. To oznaczało, że po raz kolejny już w swojej karierze Faker zagra w finałach Mistrzostw Świata, a w finale przyszło im się zmierzyć na DRX. Drużynę z play-inów. Drużynę, która w ogóle miała tam nie być, ale przebojem wdarła się do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Przed tym właśnie finałem największą ekscytację wzbudzał pojedynek Fakera z Deftem. Panowie chodzili ze sobą do liceum. Potem rywalizowali w 2015, a teraz po tych wszystkich latach mierzyli się na siebie w wielkim finale Mistrzostw Świata. T1 podchodziło do spotkania z roli wielkiego faworyta. Przynajmniej jeśli traktujemy kursy bookmacherskie jako rzetelne źródło informacji. I mimo, że rzeczywiście na papierze byli oni sporymi faworytami, to na serwerze już nie było tak łatwo. Still at 3,000 HP. Jeff, look at him. No way in the world. Owner is down. The Drake secured. T1's going to the base. They're going to the Nexus. Can they do it in time? Kingan comes back. Elder Drake at the ready. But what can he do? Q3, no damage just yet. Elder Drake, the Elsinger, Zayas, he's down. Kingan goes to the Worldender. Kumayushi is dead. They have been doubted. They have been discounted. They have been dismissed. But DRX are your 2022 World Champions. I tutaj przechodzimy do tego, co chyba ja w Fakerze najbardziej podziwiam. Ten gość przeszedł naprawdę dużo bolesnych porażek w swoim życiu. Samsung Galaxy w 2017, brak pojechania na Mistrzostwa Świata w 2018, podwójna porażka na G2, na MSI i na Worldsach w 2019. Ponownie, brak Worldsów w 2020. 2021, porażka na Damwon Kia 3-2. 2022, ponownie, porażka na DRX, tym razem w finale 3-2 i jednocześnie utrata czwartego tytułu Mistrza Świata, który dosłownie był na wyciągnięcie ręki. Ten gość jest po prostu za silny. Jest lepszy niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Każdy uważa, że siła Fakera jest w tym, jak świetny jest on m.in. w League of Legends. Ja natomiast uważam, że siła Fakera jest przede wszystkim w jego mentalności. Jest wielu zawodników, którzy złamaliby się. Po porażce na Damwon Kia 3-2, po porażce na DRX ponownie 3-2. Mimo to Faker dalej tutaj jest i radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Uważam, że tak, że dla mnie Faker jest najlepszym zawodnikiem w historii League of Legends. Dla mnie Faker jest absolutnym GOATem. Uczciwie patrząc, nie ma kontrkandydata dla Fakera, więc tak, to niewątpliwie najlepszy gracz, jaki kiedykolwiek grał w LoL'a i nie sądzę, by to miało się kiedykolwiek zmienić. Zdecydowanie uważam, że Faker jest GOATem, czyli greatest of all times. Jakby wiadomo, byli ludzie, którzy przez tam, wiesz, przez rok, może przez 2 lata byli lepsi od Fakera, no ale 10 lat, no to są za długo na tym poziomie grania, żeby nie był uznawany GOATem. Pozostaje zadać sobie najważniejsze pytanie. Jak Faker i T1 radzą sobie w 2023 roku? Faker jest GOATem League of Legends od wielu lat. Tak wielu, że ludzie zaczęli wątpić, czy może nie nadszedł czas, aby zrobić miejsce dla jakiegoś młodszego talentu. Faker nigdy nie udowodnił tego,
z czego ja go znam, z czego ty go znasz, fanom nowożytnego League of Legends, czyli po roku 2016, kiedy nie odniósł żadnego istotnego zwycięstwa w finale turnieju międzynarodowego. W letnim splicie 2023 roku T1 grało naprawdę dobrze, wygrywając 3 z 4 spotkań. Przynajmniej tak to właśnie wyglądało z zewnątrz. Wewnątrz natomiast Faker walczył z samym sobą. Po spotkaniu ligowym na Brion, Faker zaczął odczuwać ból i dyskomfort w swojej prawej ręce w okolicach nadgarstka. Urazy nadgarstka są bardzo częste wśród graczy LoLa bądź innych tytułów e-sportowych. W końcu to właśnie myszki gracze używają najczęściej, zwłaszcza gracze League of Legends, którzy żeby chodzić w grze muszą klikać prawy przycisk myszy bardzo często. I mimo, że wydawało się, że z Fakerem jest wszystko ok, bo grał on w tygodniu 4 i 5, wszystko zmieniło się 5 lipca, kiedy to T1 poinformowało, że stan Fakera nie polepszył się. Został on przetransportowany do szpitala i zrobiono mu badania, które pokazały, że na całe szczęście nie było żadnych większych urazów. To jednak oznaczało, że Faker będzie musiał być na ławce swojego zespołu przez pewien czas. Nie wiadomo było, jak T1 poradzi sobie bez swojego gwiazdora. W miejsce Fakera wszedł młody Pobi, środkowy z zespołu Akademii T1. I mimo, że koreańska organizacja miała historię sprowadzania świetnych graczy, nawet tymczasowo w miejsce Fakera, to tutaj po prostu tak nie było. No myślę, że duże zaskoczenie było, gdy T1 zaczęło przegrywać bez Fakera i wszyscy myśleli, że no ten Faker to i tak już jest dziadek, więc tutaj młodzi gniewni wejdą i tak będą zamiatać, a to się okazało, że niespodzianka, bez Fakera to w ogóle nie działa. No i pokazało to po prostu, jakim Faker jest kapitanem tej drużyny. Mogliśmy po raz pierwszy, wydaje mi się, w historii LoL zobaczyć, jak bardzo jakiś skład może nie działać bez jednego z zawodników. T1 wyglądało, jakby kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje. I to był właśnie powód, dla którego T1 radziło sobie tak dobrze w przeszłości. Wygrywali oni, bo to Faker był tym weteranem, który pozwalał im nie stresować się tak bardzo i brał odpowiedzialność na swoje barki. I tak zrobił również w tym przypadku. Faker wrócił do zespołu po kontuzji i wziął odpowiedzialność na swoje barki. Decyzja, która spotkała się ze sprzeczną reakcją ze strony fanów. Z jednej strony niektórzy cieszyli się na powrót Fakera, ale niektórzy uważali również, że może wrócił zbyt szybko. I w trakcie właśnie tych rozważań fanów, Faker był skupiony tylko na jednym. Na wygrywaniu. Koreańczyk może nie grał wybitnie, ale przede wszystkim T1 wyglądało o wiele lepiej, a to było najważniejsze. Wyszło na to, że to było właśnie to, czego T1 potrzebowało. Wystarczyło dostać się do playoffów, a tam niezabijalny król demonów i jego świta ponownie byli górą. Oh, there's another flash from Carrier. Doesn't quite get the headbutt in the place that he wants there onto Showmaker as Emperor's Divide does go down, but he is still dead. Kanna trying to get into that backline as Faker is going to try and kite out the Crocodile, and he will. It's a double kill for Gumayushi. Deft is going to get stepped on by Zayas, and T1, they'll even take a blue buff as they head back towards this Baron. Right on the edge, and they grab the seat. Oh, Canyon not able to get an owner. Locks down the Baron, but can D+ find the fight? The Avalios already taken out, and T1! Oh, it's the lethality on this Aatrox, and he decided he's not gonna get one shot. He is one-shotting them! I mimo, że w górnej drabince przegrali oni na Gen.G, nadal mieli szansę zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, jeśli pokonają KT Rollster. Faker. W końcu miał szansę po tylu latach pojawić się na Mistrzostwach Świata przed własną publicznością. Coś, czego nigdy nie udało mu się zrobić wcześniej. I kiedy już wydawało się, że kontuzja mu to zabierze, że T1 nie uda się tego zrobić, finalnie przechylili oni szale zwycięstwa na swoją korzyść. Faker nie dość, że zamknął buzię swoim krytykom, to spełnił swoje wieloletnie marzenie. Mógł zagrać na Worldsach przed własną publicznością. Mistrzostwa Świata 2023 były jednak trochę inne niż do tej pory. Przede wszystkim na turnieju pojawił się system szwajcarski po raz pierwszy, który miał wyłonić rzeczywiście najlepsze zespoły. Czy tak było? To dyskusja może na inny odcinek, ale T1 zdecydowanie było zadowolone, bo udało im się wygrać 3 spotkania i przegrać tylko jedno, jednocześnie kwalifikując się do ćwierćfinałów. Tam trafili oni na LNG. Mocny zespół skin, który wydawać by się mogło, że sprawi, że będzie wyrównane spotkanie. Ale nie. Faker i spółka zmiażdżyli zespół z Chin 3-0, nie zostawiając na nich absolutnie suchej nitki. Jednak ponownie, tak jak rok wcześniej, prawdziwy boss czekał na nich w półfinale.
kiedy JDG przegrało na T1 na półfinałach Mistrzostw Świata 2022, wydawało się, że brakowało im tylko jednego do sukcesu. Stabilnej dolnej alejki. Co zrobiło w takim razie JDG? Ściągnęli oni do zespołu Rulera. Nie dość, że świetnego strzelca. To przede wszystkim gościa, który już raz powstrzymał Fakera w 2017 roku. Galaxy push mid first. As you can see, the flash hold left. They've caught Faker. They've got the CC. The mid laner is down. The unkillable Demon King has touched the line. Faworytem w tym spotkaniu było JDG, to nie ulegało wątpliwości. Lecz wiadome było, że T1 postawi opór. I opór zdecydowanie postawili. Now finally the buy is going in, but it might just be too little too late. Nine. Fancy feet to the back of the fight. Burn! Deus ticking, burning with the shutdown. 369. But now they're just fish. Caught in the barrel waiting on the slaughter of the curtain call. T1 stepping in and dominating the hairy area. Gig damage coming in for the Dark and Blade. Missing on the back, they're trying to buy some space. With a shockwave, it's clean. And in comes the curtain call. And Isaias wreaking havoc on all of JDG to finish the fight. T1 looking to break over the base of JDG. Barrel into the fight, but it's eyes on Knight. Can he get more damage down? 369 in the midst of everybody, oh. And he's going all out into the back pond. Only the support left standing. Make it end. Has a bit more space. Kanavi now on the way in. In goes Kanavi, and that should just be it. T1 holding on for dear life. Faker uncontested on the backside. Gumichi going golden, but he is going to go down. The flash out will not be enough. GAF just in time to keep Kanavi standing. It's a clean ace in the base of T1 as JDG will move on and close out game 2. Po pierwszych dwóch mapach było 1-1. Trzecia mapa była bardzo wyrównana i przypominała przeciąganie liny. I kiedy już wydawało się, że tą nierówną walkę wygra JDG i wyjdzie na prowadzenie, Faker ponownie dokonał niemożliwego. TP coming in, Faker looking to make the play, he gets ruler, owner goes in, and again the combos are clean, the hostile takeover is damn well hostile. T1 looking to leave no survivors alive, 369 against the entire team, will get absolutely nothing, T1 what? In the clutch are two damn. Znalazł on Rulera poza pozycją w identyczny sposób, w jaki Ruler znalazł Fakera w 2017 roku, jednocześnie rewanżując się za tamtą bolesną porażkę. T1 wygrało 3-1 i zakwalifikowało się do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Faker stanie po raz kolejny przed szansą zdobycia czwartego mistrzostwa. Kiedy to zrobi? 19 listopada w niedzielę. Więc jeśli chcesz to zobaczyć i chcesz się przekonać, czy uda mu się to zrobić, koniecznie wpadnij oglądać finał. Możecie wpaść na watch party, które są na terenie Warszawy, albo jeżeli nie chce wam się jechać na watch party, macie możliwość wpadnięcia na transmisję Polsat Games. Bądźcie tam razem z Fakerem, kiedy będzie zapisywał się złotymi zgłoskami na kartach historii, kiedy odejdzie w świetle chwały jako absolutny GOAT League of Legends, albo kiedy zmaści najłatwiejszą i najlepszą szansę, którą miał kiedykolwiek przed sobą, aby tego dokonać i zwieńczyć swoją karierę w najlepszy możliwy sposób. Tak czy inaczej, będzie to historyczny moment, niezależnie od wyniku, więc musicie tam być razem z nami, ze mną, z Kasprem, z Nachowskim i The Micha One na komentatorce. Albo wejście na co-streamy u Nerva Riena albo The Lorda. Nie ma szans, żeby czwarta drużyna z Chin pokonała T1. No nie wierzę w to. Tak, wiem, DRX też było czwarte z Korei, nie obchodzi mnie to. T1 wygrywa w tę niedzielę i tyle. Serdecznie zachęcam, bo to może być ostatni raz, jak zobaczycie Fakera w finale Mistrzostw Świata. Bo dla tych, którzy oglądają, myślę, że zachęty nie trzeba szukać. Ale dla tych, którzy nie oglądają, myślę, że jaki byłby lepszy start niż potencjalnie jeden z najbardziej monumentalnych momentów w historii Ligi Legend. Zdobywając ten czwarty puchar, jeszcze dodatkowo wzmocniłoby tę symbolikę, ten właśnie niesamowity pomnik, który Faker sobie wystawił w te 10 lat.